Grande Polak. Sí. Dudek, Beniarczyk. Pletikosa. No, Pletikosa no, Polak. No, sí, no, no. No, Pletikosa no. Pletikosa i Boruk są Kroatas. No, Boruk jest Polak. Ale jest Polak też. Pletikosa jest Kroata. Z Kroata. Ale no, mnie zbiegowali, okej, okej. Josep, Lunarziki. Si, claro. No nie, no przede wszystkim to lotnisko już robi wrażenie, no tak? Bo stare lotnisko już było. Lotnisko, do którego mam wielki sentyment, bo tu nas witali kibice po tych naszych sukcesach. Nie no, wtedy jak podeszli pod samolot, to oni utworzyli taki szpaler, że po prostu no, można tylko było tym szpalerem po prostu wejść i nigdzie indziej nie można było uciec. No i każdy chciał mieć jakąś, powiedzmy sobie, pamiątkę. Szedłem, gdzie po prostu tak, no to tak, co to tam marynarka, no to wzięli tak normalnie, to tam rękawy zerwali. To się muszę odkręcić i się zorientować, ja jestem w ogóle. Dziewięćdziesiąty piąty, 96. Idę na przykład, powiedzmy sobie, że uciekam z wyjazd. No i teraz on zaczyna dokazywać z tym bangalem i tak dalej, i tak dalej. Gdzie my obaj lądujemy? Człowiek, którego polecił Bahia. No i gdzie my obaj lądujemy na przykład, nie? Ale taki moment, taka sytuacja była, nie? Jak się sami nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali. Dzisiaj robimy rzecz piękną, dobrą i szlachetną. Ponieważ po 20 latach sprowadziliśmy do miasta Porto legendę. Kolegę podopiecznego Bobiego Robsona, nauczyciela Vitora Bahii, znajomego Jose Mourinho. Tak, znajomego Jose Mourinho, człowieka, który wygrał Puchar Mistrzów, który wygrał kilkukrotnie Mistrzostwo Portugalii. Dokładnie dwa razy. Super Puchar Europy. Puchar Portugalii. I Puchar Interkontynentalny. Jest człowiekiem absolutnie rozpoznawalnym tutaj na ulicach. Śmiem twierdzić, że więcej ludzi rozpoznaje go tutaj niż w Polsce. O kim mowa? Józef Młynarczyk. 20 lat nie było chłopa w Porto. Ja nie wiem, czy on już w ogóle stwierdził, że nigdy nie przyleci. Ale wtedy pojawiliśmy się my i zorganizowaliśmy tę wycieczkę. Ale z nami w Porto jest nie tylko Józef Młynarczyk, jest także Grzegorz Mielsarski, inny człowiek, który no, był ważną postacią dla tego klubu. Ważną postacią dla tego klubu, bo może nie zdobył tylu trofeów, może nie grał w tylu ważnych meczach, może nie był aż tak istotną postacią dla pierwszego składu, ale był ponoć, zdaniem Bobiego Robsona, niezbędny, jeśli chodzi o atmosferę w drużynie. No zresztą gdziekolwiek Grzegorz nie był, czy to było Porto, czy to AEK Ateny, czy to redakcja Kanał Plus, Grzegorz zawsze jest lubiany. Dokładnie i zawsze dba o dobrą atmosferę. W każdym razie z Józefem Młynarczykiem przylecieliśmy, mieliśmy okazję wysłuchać mnóstwa anegdot, które opowiadał nam podczas obiadu, a Grzegorza Mielcarskiego to się na oczy nie widzieliśmy, a potem no to wczoraj jest Porto. Mam nadzieję właśnie, że Porto nie wciąga jak Bangkok. Ktokolwiek idzie, ktokolwiek wie, idziemy go szukać. Mam nadzieję, że nie ruszył. My teraz ruszymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Tam jest taka naprzeciwko taka peninsula, taka mała galerijka. I wchodzę do tego, bo tam ktoś wychodzi i mówi: kurde, przepraszam, mówię, to ty nie jesteś, ty kiedyś tam grałeś Porto? No, tym czasem mówi. Ja mówię, ja pamiętam cię, a ty już tu pracowałeś? Nie, ale pracowałem tu blisko. Bo jakbyś tu pracował, to byś wiedział, że tutaj Młynarczyk pił kawę tutaj codziennie. Przez 4 lata pił tutaj codziennie kawę. I jutro, jak będziesz, to on tu będzie pił kawę. Jutro mam wolne. Przechodzimy się tu razem, tak. Zobacz, ty, Młynarczyk. A ja zobaczyłem, że dwa puchary. Super puchar, interkontynentalny. Ale się odwrócę, nie odwróciłem się, no bo ja nie będę tam świrował. No ale jak już mieli opinię, że jedzie Młynarczyk, to ja to mogę wszystko. Trenerze, ile ja dzisiaj za pana autografu rozdałem. Jak już tylko Grek przyjeżdża, to już jest kocioł. Oj, liczbo. João Pinto, Magalhães, Inácio, Celso, Eduardo Nunes e José. Não,
Płasy, mama zajtrata. Kazerii, wielu. Prezydente, tanto zanoć. Pa. Granda klas. Olha, mas estamos do mesmo tamanho. Sim, como é que... É grande fotografia. On przyjeżdżał, to odzywał się raz, ale normalnie wszystkim to piętek chodziło, nie? A później na co dzień był normalnie taki właśnie. I to jest taki jeden z tych prezydentów, właściwie ja nie wiem, ja chyba drugiego takiego prezydenta nie znam, który się naprawdę zna na piłce. To jest naprawdę taka rzadkość, nie? I który jest tak długo, który jest tak długo prezydentem, jest po dzień dzisiejszy. Mnie już nie ma, tak? A on nadal już nie gra. Już ile lat nie gram, a prezydent w dalszym ciągu, że tak powiem, jest ten sam. Jest szanowany, lubiany, no szacunek na Portugalii niesamowity. Estou muito contente de estar aqui outra vez. Depois de tantos anos. O presidente perguntou a última vez quando falamos com o José, não? Porque não vem, porque não quer vir. Passou 20 anos. 20 não, 5. Hoje para ganhar? Tem que ser, é como sempre. Hoje o guarda-redes já estive a dizer, quando for a bola tem que fazer assim. Não é? Sim. Como na Viena. Działy się tutaj sceny absolutnie wzruszające. Widzieliście, jak Józef Młynarczyk został tutaj przywitany? To powiem szczerze tak, popłakał się Józef Młynarczyk, popłakał się Grzegorz Mielcarski, popłakał się wnuk Józefa Młynarczyka i my się też popłakaliśmy. Naprawdę, akcje wzruszające. Ja jestem zachwycony, zauroczony. I dumny, naprawdę. Ja jestem poruszony. Dawno też nic mnie tak nie dotknęło, jeżeli chodzi o piłkę nożną. My mówiliśmy do tej pory, że piłka to rozrywka, ale no, przyznajmy, piłka to emocje. A najbardziej może miarodajnym obrazkiem, który pokazuje, udowadnia, jakim Józef Młynarczyk jest tutaj szanowanym gościem i legendarnym, są słowa jego wnuka, który mówi, że w życiu nie wiedział, żeby w Polsce go tak przyjmowano, z takimi honorami tak traktowano. Ale tak, zobaczył dobrą sobie, kujankę. Tak, ma dobrą kujankę, zobaczył, o, dziadek. Bo ten pan na tym zdjęciu, to on u nas w ogrodzie, to drzewo, to nie jest od niego? Wiecie, kto był na zdjęciu? Sir Bobby Robson. Kojarzysz wszystkich francuskich piłkarzy, którzy mają ze wszystkimi innymi francuskimi piłkarzami takie specjalne przywitania, takie sekwencje przywitań. I tutaj zauważyliśmy, że też jest takie przywitanie Józefa Młynarczyka. Każdy do niego podchodzi i pokazuje cigaretem, tak. Cigaretem. I ten pan, którego teraz widzicie, to jest 84-letni dziś fizjoterapeuta tej drużyny, człowiek, który pamięta 4 stadiony FC Porto, Zeluis się nazywa, i też tak przywitał Józefa Młynarczyka. Grzegorz Mielcarski opowiadał nam o nim chyba z godziny. Tak, jest bardzo przejęty jego osobą i podobno odlew jego postaci w ogóle stoi na honorowym miejscu w muzeum. Podobno 1:1. Jutro będziemy mieli okazję to zobaczyć. Un placer enorme poder conocer a dos leyendas del Fútbol Club Porto, que más guardarredes. A él, infelizmente, no pude ver en televisión, más a Víctor sí. Y bueno, yo la verdad es que es un placer, estoy contento de poder conocer. Muito bem. Luís, o Iker é um mito. Grande guarda-redes. Ô Vítor, tu viste Victor, dois. Grande guarda-redes. Iker, grande guarda-redes. Então, estou muito feliz que posso estar aqui com grande guarda-redes. Não é nada. José, vou fazer uma rasteira ao Vítor. Ele foi o único que viu os dois a jogar. Qual é que era melhor? Agora evolucionou, mudou. Eram os dois. Ele ainda é. Eu tenho respeito para aí, para a Vico. Tenho respeito para os dois guardaretes. Certeza absoluta. Obrigado. Tu trabalhaste com tudo, é? Jure? É. Meu amigo. Você na mesa, todo aí. Grande tipo.
escuchaste una leyenda de Josep Bartek antes? Sí, sí. Aquí en Porto es falado siempre, mucho, sí, claro. Sí. Es una leyenda de Fútbol Club Porto, es normal. Before this night is over, I will guide you home. Wiktor Bahia. Con bigotpa. Grande FC Porto. Super, super. Już sygałeś. Myślisz, że piątek Lewandowski mieli, czy nie? Razem odegramy się na boisku. Do Tokio? Si. Do Tokio? Nie, bo to jednak ten czas tej rozłąki, te 20 lat, nie, to słuchajcie, to nie jest tam 2 miesiące czy 3, jasne. Że człowiek wyjechał do Polski rozluźnić się, coś tam przyjechał się z powrotem, tak? No i już jest wszystko tam. A to wiedeki minęło, 20 lat, nie? No, od czasu do czasu zadzwonią, coś tam, nie? Gdzieś tam są razem na obiedzie, gdzieś coś to zaraz dym robią. O muzeum mówili, że warto przyjechać, warto zobaczyć, warto wziąć tam, powiedzmy sobie, rodzinę, ale żeby zobaczyli, bo jest, postać, to bo jest to rzecz taka mało spotykana, nie, że jest to super, wszystko fajnie zrobione. I warto, żebym przyjechał i to zobaczył, no bo nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś ktoś przyjedzie z mojej rodziny i tak dalej. Też jestem mile tym zaskoczony, no i przede wszystkim to muzeum zrobiło na mnie duże wrażenie, bo ja nigdy w życiu bym nie pomyślał, że to jest tak z takim rozmachem zrobione, nie? Człowiek tak, no nie wyobrażał, że aż taki duży rozmach jest zrobiony, że to jest tak perfekcyjnie zrobione. Tam jest każda historia, tam sobie możesz wejść, klikać. O, grande fraszki! Come sta? To dobre i grande prazer, in contatto. Zawsze jedno miejsce zostawialiśmy wolne. Jedno specjalnie zostawiali wolne. Żeby ten nowy usiadł tam, nie? Ale przyszedł Węgier, ten Lipsej. No i Paulinho mi, chodź, ja to miałem Peter. Peter, siadaj tu! To tam, to były jego nasze pierwsze dni, nie? I Peter tam siedzi, a Paulinho do góry, bo poszedł takim, tam był taki z góry taki balkon. Reklamówkę z wodą. Tam śmieci były i on w te śmieci wody nalał. I to był taki chrzest wszystkich piłkarzy nowych, którzy byli do Porto. I ten worek tak wystawiali mu na głowę i tak. A wszyscy, i drużyna tak siedzi, wszyscy tak. 3, 2, wszyscy pada do lata, u góry się dzieje. 1, ma tą wodę z nim, z tymi śmieciami na niego. Wszyscy, brawo, ura! Teraz tak, my na boisko biegiem, a on tam już trening, a on do szaty dopiero się przebrał. Przebrać się, tak. Musi sobie poradzić, powiedzieć, gdzie chcesz domu koszulkę, spodemki, wiesz, i gdzie iść z powrotem na ten trening, bo to jest w chwilę, nie? Okay. I wchodzisz, chłopaki na dole czekają, spóźnił się. Tak, od razu beka, no, Jezus, tak. A ty musisz wejść tam i żyć od razu. Wejdź mój! Serginio, pa, otrawię! Tudo bem, tudo bem. Começa a diminuir só os Miguel. É da tua idade. Olha só, 45, 47, 50.
A ver, esto es un presente, una camisola de esta época actual. Molto obrigado, gracias, gracias, gracias. Obrigado. Josef es una gran figura. No, señores. Esta camisola, esta grande prenda de Iker Casillas, para mí, estoy muy contento. Vale, muito obrigado. Muito obrigado. Iker, quiero decir una cosa para mí, tú eres siempre gran guardarredes. Gran guardarredes. Obrigado, obrigado. Okay? Obrigado, obrigado. Ya muchas veces falei con Dudek. Sí, yo sí. Sí, sobre ti. Dudek. Yo soy amigo, es amigo. Tú eres una persona fantástica. Sí. Gran guardarredes, tengo respeto. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. José. Ayer he visto que tú publicaste mis fotografías en Twitter. Sí. Muy feliz. Sí, sí, sí. Jersey me mandó un mensaje donde. Dos de mañana. Está jugando al golf todo el día. Todo el día al golf, tío. Que tiene tarjeta a Jersey. Josef era gente. Greg e Josef. É daqueles estrangeiros, não são estrangeiros, são. Não é? São os portugueses. Portugueses, portugueses praticamente. Fazem parte da família. Sim, sim. Fazem parte da família. É um grande gosto que vos vês aqui, Josef. Sabes bem disso. Ah, super. Sérgio. Muszę wam powiedzieć, że Łukasz Wiśniowski ma nowego kolegę z Hiszpanii. Tak, z Kerem Casillasem rozmawiałem sobie dwa razy, natomiast jestem osobą tutaj absolutnie niemile widzianą, ponieważ jestem w czerwonej bluzie, a to jest wiadomo, kolor Benfiki, kolor Bragi, który nie jest tutaj mile widziany. Najpierw cię wygłosili z muzeum, teraz tak, rzecznik prasowy powiedział, że też no nie za dobrze daje to wygląda. Daje nam 3 minuty na to, żebyśmy nagrali tego stand-upa. Natomiast muszę wam powiedzieć, że znają ich tutaj wszyscy. Kurczę, byliśmy wszyscy wczoraj na piwku wieczorem. I dwudziestokilkuletni ludzie podchodzili sobie robić zdjęcia z Józefem Młynarczykiem i z Grzegorzem Mielczarskim. Właśnie najpierw z Józefem Młynarczykiem, tak. Tak później, a to Grzegorz Mielczarski, tak? Tak, ciebie to też kojarzę. Też chcemy zdjęcie. A panie Józefie, mamy takie jedno zdjęcie, które chcieliśmy panu pokazać. Znaleźliśmy je. Znaleźliśmy je. Tu, na ulicy. No to nasz sztab jest, nie? Mało kto właśnie wie w Polsce, chyba że mieliście okazję razem pracować, prawda? No. Tak samo, znaczy, jak niewiele ludzi wie, że jakiś tam Puchar Świata zdobyłem. Bo nikt o tym nie mówił. A było po Mourinho widać, że on może zrobić karierę trenerską? Nie, tak? Bo błysk w oku miał. Tak? To było pewnie. Ja się połapałem na Mourinho, jak Mourinho jeździł robić obserwacje, nie? To, co z głowy rozpisywał, wszystko w ogóle, stałe fragmenty i tak dalej, kto, gdzie, co i tak dalej, to było widać, bo Mourinho łapał błysk. Błysk. A miał taką naturalną charyzmę właśnie? Tak, bo ktoś może powiedzieć, jakiś tam tłumacz Bobiego Robsona? Nie, to tak, który... nie do końca ten tłumacz. Przyjechał do Sportingu, Bobby i tak dalej, teraz mówi tak, ja muszę mieć jakiegoś tłumacza. Ja potrzebuję jakiegoś tłumacza. Mourinho, ojciec pracował w Setubale. I stary, że tak powiem, Mourinho polecił właśnie Mourinho. I Mourinho się stawił na, jak gdyby na sesję u Bobiego. Bobby go zaakceptował i od tego się zaczęła współpraca. On był rzeczywiście tłumaczem Sportingu. No wiadomo. Pogonili, że tak powiem, Robsona ze Sportingu i przytulił go od razu Pinto da Costa. Tak? Tak jest. Kiedy Porto zaczęło mieć sukcesy natychmiast z Bobby Robsonem, próbowali na siłę ze Sportingu, ci ze Sportingu, nazywać właśnie Mourinho, niesłusznie oczywiście, tłumaczem. Żeby go zdeprecjonować, tak. On tam jeszcze w Porto się normalnie zachowywał w ogóle i tak dalej, on był naprawdę bardzo w porządku chłopak, Mourinho. Zawsze wesoły, zawsze to szanował każdego i tak dalej. Bobby chcąc tak musiał częściej rozmawiać z Mourinho, bo mówił z nim po angielsku. I mu kazał tam robić rozgrzewki, tu posędziuj tam coś, a wiesz, a każdy, który był Ignacio i André, to myśleli, że oni są trochę wyżej. Ignacio myślał, że jest po prostu drugi. Prawdziwym, że tak powiem, asystentem, jak Robsona zabrali, że tak powiem, do szpitala, tak, operacja, tak, w ogóle dokładnie tak. Ja dokładnie ci też powiem, tak. I Mourinho się z panami obraził, rozumiesz? Bo Mourinho zaczął ze mną rozmawiać, co ja mam robić z bramkarzami, że to, że to, że tamto. Ja mówię, Mourinho, z tego co ja wiem, to Ignacio jest asystentem. To kogo ja mam słuchać, nie? Mourinho się tam nie obraził, nie? No. I od tego czasu ten Mourinho zaczął już być taki, wiesz, no nie taki miły jak do tej pory, wiesz, i tak nie dalej, to taki już był taki troszeczkę... On przyszedł jako, powiedzmy, tam, no, cudzysłowie ten tłumacz, tak, cały czas cały wsparciem dla Robsona. Czyli piesątkę, może być do klubu, ale sam kurwa nie był o sobie powiedzieć, że jest tym drugim. Józef Młynarczyk zrobił sobie zdjęcia z tysiącami ludzi w wieku 15-80. Po prostu kochają go tu wszyscy, więc jak go spotkacie kiedyś w Polsce, w knajpie, możecie podejść, nie bójcie się. Zróbcie sobie selfie. Uściśnijcie dłoń. Józef Młynarczyk, Grzegorz Mielcarski też. Tylko się troszkę dłużej zastanawiają. Pewnie, słuchajcie, no przede wszystkim nie będziemy porównywali dokonań, bo to nie ma tu w ogóle, nie ma to żadnego najmniejszego sensu. Tu chodzi o to... Wiadomo, że masz więcej tytułów. Prawda? No właśnie, wiadomo, że więcej razy zrobiłeś mistrzostwo. No i niestety, to jest prawda. I strzeliłeś więcej bramek. To całkiem, strzeliłem więcej bramek. Gdybyśmy pukali do każdych drzwi, powiedzieli, dzień dobry, dzień dobry.
bo sobie przepraszam, pan czy pani zna tego pana? Józef! Od razu ten gest. Tak, właśnie. Bo... To jest gest Józefa Menarczyka. W prawej ręce piłka. I dzisiaj jeden z panów, który powiedział, że co? Hit my friend, hit my friend! Jak widziałem, że Józek tak robi, tak, to znaczy, że wygrał mecz. Ej, Gorek, weź teraz foto. Odprawę foto. Dzisiaj rzesztu, bo se koniec rzesztu de Józef. Kale rzesztu Józef. Panowie marzą o zdjęciu z Józefem Menarczykiem, ale nie mają telefonu. Zdjęcie zrobi Dominik i wyśle mailem. Do teu primeiro treino nas Antas, à beira do pavilhão, com aquilo cheio de lama, tu a treinar lá o bigode, tu cheio de lama naquele que foi. Eu me lembro deste campo de merda. Exatamente. Aquilo ali chovia, aquela merda, e as bolas batiam, foda. Não, era isso. Tenho 45 anos, vejo o Porto. Pai, há 46, o caralho. E a minha barriga da minha mãe, mesmo, pô. Wszyscy mówią tak, witaj w domu, witaj w domu, witaj w domu. To nie do każdego się mówi witaj w domu. Legendy FC Porto na food trucku. To co, tak się pożegnamy chyba. Do następnego. Chyba tym gestem się musimy. Tak, do następnego. Trzymajcie się.